O mile niedaleczko, malutkie jest miasteczko. O, powój pesz i mlecz. W miasteczku przy ryneczku jest domek w ogródeczku. O, niepodobna rzecz. Jacek Kowalski, opowieści mojego dziadka Stanisława Michałowskiego. Dobiega końca opowieść mojego dziadka o czasach dzieciństwa i wczesnej młodości, o czasach, które przeżył pod zaborem pruskim i we wczesnym okresie niepodległości za powstanie wielkopolskiego i wojny bolszewickiej. Opowieść dobiega końca, ale ja wracam do czasów rewolucji niemieckiej i tego, co wtedy działo się w jego szkole. Dlaczego? Dlatego, że sam pamiętam atmosferę roku 1980, kiedy to w naszej szkole, w Marcinku, poznańskim liceum numer 1, powstał samorząd. Kiedyśmy potem uczestniczyli w cichych przerwach za stanu wojennego. Wcześniej też były rozmaite zgromadzenia szkolne, ale przecież nie tak burzliwe jak za czasów rewolucji w Niemczech i nie tak dobrze zorganizowane chyba jednak, jak wówczas była zorganizowana ta uczniowska społeczność polska. W tym roku nastąpiła rewolucja w Niemczech, to znaczy, że został obalony cesarz i powstał rząd i Republika Niemiecka. I wiesz, że Niemcy byli podzieleni na różne państewka. Myśmy należeli do Republiki Niemieckiej Prus. Była Republika Bawaria, była Saksonia, była, wiesz, takie były państewka małe. A razem wszystko, by na czele wszystkich tych państwek stał cesarz. Jak ta rewolucja wybuchła, to powstały rady żołnierskie, Soldatenräte, zarządzały oddziałami wojskowymi. Oczywiście był komendant, dowódca, to wszystko było, ale musiał się zawsze wysłuchiwać, co mówi rada żołnierska, Soldatenrat. Teraz jest w czasie pewnej przerwy, jeden z uczniów wstaje i mówi: stać, nie wchodzimy do szkoły. I tak patrzymy, co się stało. Jest nowość, jest rewolucja w Niemczech była, jest cesarz obalony, jest nowy rząd pruski powstał i minister oświaty wydał zarządzenie, że w szkołach mają powstawać rady uczniowskie. Tak jak są rady żołnierskie, mają powstać też rady uczniowskie. Po niemiecku nazywało się Schulrat. Myśmy już rozmawiali na ten temat z dyrektorem, dyrektor nie chce się zgodzić, wobec tego my strajkujemy, nie wejdziemy do szkoły, póki dyrektor nie zgodzi się na i rada szkolna, rada, jak się nazywa, rada pedagogiczna nie zgodzą się na powstanie Schulratu. Dyrektor przyszedł i co jest, was is los, co się dzieje, to, tamto. No i zaprosił tego kolegę i kilku innych starszych do siebie. Rozmawiali i w końcu z jakichś 15-20 minut cieszyliśmy się, bo lekcja uciekała. Przychodzi rada, wszystko jest uzgodnione, możecie wchodzić do klasy. Odbędzie się za pół godziny zebranie uczniowskie w celu wybrania rady szkolnej. Ale w ubraniu uczniowskim nie biorą udziału ci seksty, kwinty, kwarty i niższej tercji, a ja byłem w niższej tercji. Poszliśmy do klasy i tam nic żeśmy nie robili, jak to w klasie był ogromny gwar, duże zainteresowanie, duża uciecha, co to się teraz stanie. Za chwilę jest dzwonek, przerwa, wyszliśmy i oświadczyli nam, że wybrano radę uczniowską. I na przerwie nam się ci koledzy starsi pokazali, którzy są i mieli opaski takie, koloru raczej zielonego koloru opaski. I oni są tą radą uczniowską i tam było coś ich 4, 5 czy 6 i powiedzieli, kto będzie miał jakieś sprawy, to proszę się zgłaszać do rady uczniowskiej. I ta rada uczniowska na następnym posiedzeniu wybrała dyrektora i wybrała tego samego, mówią ci tajcie, tak? To nie rada uczniowska, tylko zebranie wszystkich uczniów wybrało tego dyrektora. Na wniosek rady uczniowskiej. Bo były dwie kandydatury, ksiądz Matuszek i ten dyrektor Wondrak. I dyrektor Wondrak przeszedł olbrzymią większością głosów. Polacy przeżywaliśmy, ci uczniowie, bardzo gorące chwile. Między innymi, jeszcze zanim to powstanie wybuchło, to pewnego dnia ktoś nas namówił, wszyscy kupowaliśmy orzełki polskie. W sklepie były takie orzełki, zapinaliśmy sobie na te orzełki tutaj. A pozwala ich sprzedawać? Tak, sprzedawał Polak, jakiś miał tam sprzedał, sklep miał. I Polak miał też, Polacy kupcami byli przecież, nie tutaj Polakami. No tak, ale czy produkować w ogóle orzełki pozwala? No skądś miał orzełki, te orzełki, myśmy sobie na kuli, tu na takie szpile, na ubrania i chodziliśmy, z tymi orzełkami chodziliśmy po mieście. No tak, szkoda, że dziadek nie ma jeszcze takiego orzełka. No, jako manifestacja taką, no już to tyle czasu.
Ja jako mały szkrab pytałem dziadka o to, czy ma jeszcze takie orzełki, czy można je gdzieś kupić. No za komuny różne rzeczy kupić było można, ale takich orzełków nie pamiętam, żeby w latach 70. dało się gdzieś kupić. No, pytam mojego dziadka na tym nagraniu, jak państwo słyszeliście, czy jeszcze gdzieś takiego orzełka ma. No niestety nie miał, a ja nie pamiętałem wtedy, czy gdzieśkolwiek widziałem w ogóle takiego orzełka, wtedy to były lata 70. i nigdzie takiego znaczka jakoś nie można było znaleźć. Na pewno chętnie bym go sobie przypiął, bo lubiłem historię i takie gadżety bardzo mnie rajcowały, jak to się mówi. Ale już wkrótce, w roku 80., 81., wszyscyśmy takie orzełki mieli. Przy ulicy Świętojańskiej w Warszawie znajdował się sklep i znajduje się do dziś jubilerski, w którym orzełki można było kupić i do dziś można je kupić. Pamiętam specjalne wyprawy do Warszawy, żeby tego rodzaju orzełki oficjalnie sprzedawane przywieźć. A potem jak milicja niekiedy niektórym zdejmowała je jako szczególny dowód zbrodni, można powiedzieć, bo one wywoływały wściekłość zamowców czy milicjantów, a nawet niektórych nauczycieli. Opowieści mojego dziadka. Komentował Jacek Kowalski, opowiadał Stanisław Michałowski.